Cześć, ja jestem Baw, a w tym odcinku dowiedzie się, skąd w nagraniach biorą się szumy i jak się ich pozbyć, tak aby nie usunąć przy tym właściwego dźwięku. Jeśli nie macie profesjonalnego sprzętu, to waszym głównym problemem będzie wysoki współczynnik zawartości harmonicznych, w skrócie THD. Powstaje on nie w samym mikrofonie, ale w przetworniku analogowo-cyfrowym, który przetwarza dźwięk, który dotrze z mikrofonu, który jest w formie analogowej, na sygnał cyfrowy, który jest rozpoznawany przez komputer. W takich najbardziej niskobudżetowych zestawach do nagrywania twórcy używają zintegrowanej karty dźwiękowej, która jest na płycie głównej w komputerze. I tam właśnie ten współczynnik THD jest największy. Skąd on się właśnie bierze tam, że jest aż tak duży i czasem nawet uniemożliwia słuchanie danego nagrania? W takiej zintegrowanej karcie dźwiękowej przetwornik analogowo-cyfrowy jest zamontowany na tej samej płytce PCB, co reszta wszystkich układów na płycie głównej. Stąd te zakłócenia z pozostałych układów docierają do przetwornika cyfrowo-analogowego. Gdy taki dźwięk idzie sobie z mikrofonu w formie analogowej, to ten sygnał jest wrażliwy na zakłócenia. I taki przetwornik analogowo-cyfrowy, oprócz tego, że przetwarza właściwy dźwięk z mikrofonu, przetwarza jeszcze na sygnał cyfrowy wszystkie pozostałe zakłócenia, jakie do niego dotrą, a jest ich tam naprawdę dużo, jeśli on jest na tej samej płytce PCB, co wszystkie pozostałe części. Tam jest mnóstwo jakichś oporników, różnych tranzystorów, kondensatorów, one wszystkie wytwarzają zakłócenia, które ten przetwornik analogowo-cyfrowy łapie i to w bardzo dużej części łapie, no bo one są na tej samej płytce, to nawet jak one mają jakąś izolację, ta izolacja nie będzie idealna i to wszystko będzie przewodzić, powinien się przedostawać do przetwornika cyfrowo-analogowego, jak również sama jakość tego przetwornika jest niezbyt dobra, bo ten przetwornik analogowo-cyfrowy, który jest na płycie głównej, on nie jest przeznaczony do nagrywania jakichś wysokobudżetowych produkcji, tylko jest na przykład po to, żeby porozmawiać sobie z kimś na Skype'ie, na TS-ie. Żaden producent płyt głównych nie robi tam jakiejś studyjnej jakości przetworników, nie dodaje na taką płytę głównej, bo większość osób z nich nie korzysta. Stąd jest to, oprócz tego, że ten przetwornik jest dziadowskiej jakości, to jeszcze pochłania wszystkie zakłócenia z wnętrza komputera. Także inne elementy, nawet które nie są na płycie głównej, one wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne, które tam znajduje się, jest największe jego oddziaływanie we wnętrzu komputera i działa na ten przetwornik analogowo-cyfrowy. Aby zmniejszyć oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na taki przetwornik, powinien on być na osobnym układzie, na osobnej płytce PCB. I są takie rozwiązania jak wewnętrzna karta dźwiękowa, tylko że właśnie w przypadku wewnętrznej karty dźwiękowej ona dalej jest we wnętrzu komputera, gdzie są zakłócenia. Kolejne rozwiązanie to karta dźwiękowa na USB i tu już jest lepiej, bo ona jest poza komputerem. Tylko, że takie karty dźwiękowe na USB zazwyczaj mają bardzo kiepską jakość, więc tu niby uciekamy od zakłóceń, ale powstają nowe problemy. Kiepska jakość takiego przetwornika. Nawet zdarza się, że jest gorszy niż ten domyślnie na płycie głównej. Tyle tylko jest nim lepiej, że jest osobny, jest odizolowany od tych zakłóceń. Trzecia możliwość to interfejs audio. Interfejsy audio są z reguły przeznaczone do nagrywania, stąd jakość przetworników analogowo-cyfrowych w takich urządzeniach jest dużo, dużo lepsza niż w takich kartach dźwiękowych, czy to jeszcze jest zintegrowana karta dźwiękowa na płycie głównej. Dodatkowo, takie przetworniki analogowo-cyfrowe są odizolowane od zakłóceń elektromagnetycznych, mając porządną obudowę, która pełni rolę klatki Faradaya, czyli blokuje go od zakłóceń elektromagnetycznych. Taki interfejs audio, który ja mam, jest w obudowie z takiego dość grubego aluminium. Ale są też takie bardzo drogie interfejsy audio, czy też wzmacniacze, które mają marmurową obudowę. Tylko to są ogromne koszty raczej, także rzadkość to jest raczej spotkać interfejs audio w marmurowej obudowie, ale w grubej metalowej obudowie to ona wystarczająco chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. I wtedy ten współczynnik THD jest na poziomie 0,001%. Jeżeli jednak nasz niski budżet nie pozwala nam na lepszy sprzęt z niskim współczynnikiem THD, to pozostaje nam rozwiązanie programowe. I teraz pokażę, jak go użyć. Opisany przeze mnie sposób usuwania szumu będzie polegał na usunięciu niewłaściwych harmonicznych z transformaty Fouriera. Aby stworzyć taką transformatę Fouriera z dźwięku, fali dźwiękowej, będziemy potrzebowali darmowego dodatku Reafir, który można pobrać za darmo z oficjalnej strony producenta reaper.fm/reaplux. To teraz tak, jak już mam ten dodatek, to przy odpowiednim urządzeniu audio wybieram sobie koło zębate, filtry,
Plusik, dodaj nowy filtr, wtyczka VST2X, nazwa nie ma większego znaczenia. I tu z listy rozwijanej wtyczka VST2, wybieram sobie Reafir, czy tam Reafir Standalone. Klikam otwórz panel wtyczki, pyk. Tutaj to, co widzimy w tym oknie na czarnym polu, to jest transformata Fouriera. Wybieram mode subtract, czyli usunięcie tych niewłaściwych harmonicznych. Odjęcie właściwie to jest różnic subtract, czyli odjąć niewłaściwe harmoniczne. I wtedy, kiedy jest całkowita cisza, klikam automatically build noise profile i nagrywam ten fragment ciszy. I on niech będzie zaznaczony do tego czasu, kiedy aż ten wykres się ustabilizuje. No to zaczynajmy. Wykres jest już stabilny, pole zostało odznaczone i tak oto mam pewien wykres szumu, na którym są zaznaczone te niewłaściwe harmoniczne. Można tutaj zauważyć, że największa część tego szumu są te najniższe harmoniczne. Tutaj po tej stronie są małe częstotliwości, tu są duże częstotliwości. Szum składa się, jak widać, głównie z małych częstotliwości. Dlatego, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o obróbce audio, że nie warto podgłaśniać basów. Teraz widać, dlaczego na własne oczy możesz je zobaczyć, dlaczego się nie podgłaśnia basów, bo ten szum to są te najniższe częstotliwości właśnie. Mam takie coś. Ten dodatek mogę już zamknąć, jest otworzony ten profil szumu. I jeśli on tutaj ma to takie ikonę oka białą, nie szarą, tylko białą, aktywną, to znaczy, że ten dodatek jest aktywny i usuwa niewłaściwe harmoniczne z transformaty Fouriera. Jeszcze chciałbym dodać, że zazwyczaj te harmoniczne niewłaściwe, które sprawiają, że dźwięk ma taki brzydki szum, są to nieparzyste harmoniczne. Są takie urządzenia audio, które dodają współczynnik DHD w postaci parzystych harmonicznych, jak przede wszystkim wzmacniacze lampowe. Wtedy jest ten współczynnik zawartości harmonicznych nie taki uciążliwy, a czasem nawet pożądany. Daje taką specyficzną barwę wzmacniacza lampowego. Kolejnym czynnikiem, który może powodować szumy, jest niewłaściwe uziemienie. Po pierwsze, ważna jest jakość tego uziemienia, ale z tym raczej rzadko są problemy. Po drugie, cały sprzęt audio, którym nagrywamy w danym momencie, musi być podłączony do tego samego uziemienia. Szumy może powodować też sposób podłączenia mikrofonu. Jeśli mamy podłączenie na USB, to wtedy sprawa jest najprostsza, bo jako że USB to jest połączenie cyfrowe, to dźwięk albo jest, albo go nie ma. Nie ma, że może być lepszy albo gorszy, choć zdarzają się problemy, jeśli podłączymy do USB 2 lub 2.0 lub do USB 3.0 niewłaściwie. Ja na przykład mam taki interfejs audio, który ma kabel USB 2.0, ale powinien być podłączony do 3.0. W przeciwnym razie są jakieś takie trzaski i przerwy dźwięku, ale nigdy USB nie ma prawa wpłynąć nam na szumy. Jeśli jest jakiś zły, coś jest nie tak z kablem, czy nie dociśnięty ten kabel, nie będzie szumu, po prostu tego dźwięku nie będzie lub bardzo przerywany. Tutaj akurat szumy w ten sposób nam nie powstaną. Jeśli mamy jacka, to ten jack raczej on wejdzie do zatrzask taki jakby, chyba że jest bardzo poluzowany, to wtedy może nie do końca być włożony. Ale zazwyczaj jack jest włożony poprawnie i też działa lub nie. Co do jeszcze jakości przewodu, to on też nie może być za długi i przewód musi być ekranowany, czyli odizolowany od zakłóceń. Najwięcej problemów, jeśli chodzi o zakłócenia, sprawiają przewody XLR. Po pierwsze, on musi być dość dobrze podłączony, dociśnięty. Jeżeli bym go dał na przykład teraz ten mikrofon trochę w dół i tutaj podłączenie by się wygięło, już mogłyby powstać szumy, tak samo w interfejsie audio. Jeśli byłby źle podłączony, niedociśnięty, powstałyby szumy i to także nie trudno zauważyć, że on jest źle podłączony. Trzeba dopiero włączyć odsłuch i sprawdzić. Jak jest jack, to widać, że on jest wypięty. XLR nie poznać. Sam kabel też musi być w odpowiednim miejscu. Jak na przykład by taki kabel, mając za długi kabel, gdzieś tam zwinięty i położyć go na obudowie komputera, to będą przechodziły zakłócenia. Nawet jeśli to jest ekranowany kabel, to i tak powinien być raczej gdzieś trzymany z dala od zakłóceń. No przynajmniej nie położony na czymś, co generuje zakłócenia. Jak nawet te 20 cm od jakiegoś źródła zakłóceń, to już jest w porządku. Jeśli wasz mikrofon nagle zaczął szumieć, a nigdy wcześniej nie mieliście tego problemu, to na membranie mikrofonu mógł się znaleźć kurz. Pamiętam taki jeden przykład z tym związany, kiedy to CDX po 3-miesięcznej przerwie ze względu na copyright strike'a wrócił do prowadzenia streamów. I wtedy jego mikrofon szumiał. To był mikrofon, jeszcze dalej ma taki mikrofon, Blue Yeti,
który jest podłączony na USB. Więc pierwsze, co wymyślił na rozwiązanie problemów szumów, to podłączenie innego kabla USB. Akurat miał pod ręką i wymienił kabel USB. Ale tak jak ja wcześniej mówiłem, USB to podłączenie cyfrowe, więc ono nie generuje szumów. Nawet jak ten kabel jest źle podłączony, to nie ma prawa generować szumów. Stąd zmienił kabel i dalej były szumy. Okazało się, że wystarczyło puknąć mikrofon. Jak tak uderzył lekko w mikrofon, kurz opadł z membrany i szumy zniknęły. Szum powstaje nie tylko w sprzęcie do nagrywania. Mamy również szum otoczenia, taki jak na przykład szum przejeżdżających w pobliżu samochodów, przelatujących samolotów, czy jakichś innych rzeczy, które są w pobliżu nas i wydają dźwięk. Na to najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie uszczelek w oknach, czy też uszczelek w drzwiach oraz pianek izolujących. Oprócz tego niektóre mikrofony mają filtr górnoprzepustowy. Jest to również dobre rozwiązanie na szumy komputera, takie jak huczenie dysku twardego czy huczenie wentylatorów. Jest na przykład na niektórych mikrofonach taki przełącznik, gdzie można sobie wyciszyć szumy, a dokładnie właściwie cały dźwięk, który jest poniżej jakiejś tam zadanej częstotliwości. Oprócz tego, jak nie mamy mikrofonu z filtrem górnoprzepustowym, to możemy taki zastosować filtr górnoprzepustowy w formie wtyczki VST, czyli rozwiązanie programowe. No i teraz właśnie pokażę Wam jedno z takich rozwiązań. Niskie częstotliwości usunę używając wtyczki od Focusrite, wtyczki w standardzie VST2. To tutaj koło zębate, filtry, tak jak też poprzednio w przypadku wtyczki Reafir, plusik, wtyczka VST2, nazwijmy sobie ją Low High Pass Filter, czyli filtr górnoprzepustowy, chyba tak to się pisało. Wybieram sobie swoją wtyczkę w Freeku, otwórz panel wtyczki i tutaj wybieram poniżej jakich częstotliwości dźwięk ma być ściszany. Na przykład jak wybieram tutaj około 105, to poniżej 105 Hz dźwięk będzie ściszony. O, to jeszcze widzę na tym wskaźniku Wumiter, z jaką głośnością mówię. No, takie coś, cała sztuka na tym polega. Oprócz tego można jeszcze użyć jakiejś innej wtyczki zamiast tego. Jak ktoś nie ma tej akurat, bo wątpię, żeby ktoś z Was miał akurat Reed Free Equalizer, ale jest na przykład też equalizer od Reaper, darmowy equalizer. Omówiłem już wszystkie znane mi źródła szumu. Jeśli ten film się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Oprócz tego chciałbym widzieć, czy bardziej Wam się podoba taki kadr, jak jest teraz, czy taki, jak był na poprzednich odcinkach. Możecie mi dać znać w komentarzach. Oprócz tego jest jeszcze tutaj po tej stronie jest ankieta. Tutaj możecie zagłosować, czy ma być taki kadr, jak jest teraz, w kolejnych odcinkach, czy taki jak był wcześniej, był lepszy. I kolejny odcinek, jak zwykle, za 2 tygodnie. Do zobaczenia.